No i witam serdecznie, drugi odcinek z naszego gameplaya Glador Heart. Macie refa w opisie również wrzucam dla was widzowie coś fajnego takiego. Macie mapki wszystkie, od pierwszej do ostatniej mapki z poza zaznaczonymi metinami i bossami. Czas respów to metin 2 timer, tam wszystko znajdziecie. No to też w sumie link do tego przypnę. Także macie VIP-a na start. Za darmo, za darmożkę macie mapki, żeby napierdalać i wiedzieć co, gdzie napierdalać, więc zapraszam do grania na serwisie. No i lecimy z odcineczkiem, nie? Wyniki na końcu tego filmu. To co, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od tego, że kupiłem sobie pasek. Wtedy nie chciało mi się co chwilę syfić i sprzątać jaku, a to leciało z tych skrzynek z ekwipunkiem, to już kupiłem, bo naprawdę ze 300 otworzyłem i mi nie poleciał. I co chwilę czyściłem i się wkurwiałem. Dodać można 4 bony. Wchodzą one nawet spoko. Zmianki. Pula bonów jest duża. Na metki, na bossy, wartość, potwory, silne mistyki, diabły i tak dalej. Odpo na bronie, jakieś do peżeta. Także pula bonusów spora. No, czego warto szukać? Albo metki, albo wartość potwory, żeby było uniwersalnie, albo jakieś bossy. Wiadomo, każdy coś tam dla siebie znajdzie. Jedna zmianka wtedy dużo kosztowała i dopiero potem się kapnąłem, że nawet po 50-60 kk zmianki wtedy były, co tyle ich przekręciłem w ten pas. No ale jakoś tak mnie to za bardzo nie bolało, bo zakładam, że nie tylko ja to zrobiłem. Potem nawet po 80 przez pewien moment te zmianki były, a teraz po 15 można już kupić po dłuższym czasie, ale dalej mają swoją wartość, no a te pasy dalej ciężko jest wymieszać. No i co? Cały czas tą aurę sobie rozwijałem. De facto ani jednej aury nie kupiłem za SM-y. Wszystkie te aury, które były do wbijania tej aury, no to z gry tak naprawdę. Tutaj jeszcze w poprzednim odcinku skończyliśmy tą misję na Militara, a tutaj czytałem Mandragore, czyli coś co wbija mu kolejne poziomy i tutaj już potwory dochodzą, więc całkiem fajnie i polecam sobie wbijać. No i mój kumpel sobie tutaj alchemię poklikał. Trochę żeśmy dealów porobili, alchemicznych, wymiankowych. Ja jemu coś, on mi coś i tak żeśmy się skumciali, powymieniali. No i finał finałów za to co załadowałem, plus to co on tam sobie załadował i się powymienialiśmy. Ja mu dałem jakieś rubiny, on mi dał jakiś właśnie granat z Onyxem. No jakoś tam się wiadomo podilowaliśmy z tym wszystkim. No i tak klikałem sobie wyżej. Ale jednak, no już nawet spoilerując wam to co wejdzie, to nic nie wejdzie. Nie warto, do czasu aż się nie zrobi pasywy na alchemię. Na tym serwerze w ogóle nie warto robić. No nie warto robić tej alchemii bez tej pasywy. W sumie to nawet mały przerywnik i wrzucę wam test. Dobra, to teraz handlowy enciu. Mamy 1000 korów, to 4 wony, bo tak po 4 kaka surowy. I zobaczymy czy, no to mamy jakieś takie, ale to nic takiego poważnego na sel. Zobaczymy czy te kory, co tutaj przeklikam, no to będzie więcej niż 4 wony. Jeden rubin taki fajny, to z półtorej nawet może kosztować. Ja daję czy granat też dosyć fajnie, więc duża szansa, że odda. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bez skazy wrzuciłem. Ja to jest klikanie ale antyki daje. Tylko robisz. Siadło, siadło. Ty to masz chyba dar jakiś, co? No, powiem ci jak skurwysy, nie? Nie żeby coś, ale dużo kasy w tych korach było. O! Matówka? Nie no kurwa. Nie no kurwa. I to jeszcze do miksu? Ja pierdolę. Zazdro fuj, że masz chociaż matówkę do miksy, bo na takie nie mam. Dwie matówki na 10 tysięcy korów? O kurwa, leci. Jedna ma... dwie! Ty, no ładnie siadło, co? XD, kurwa. Ale daje ta gra, no. O, ale tutaj siadło. No co? Medium hard, tak? Długi blok do peżeta, dobra, to chociaż ten sel. To jest perf? Nie. Bo jest odpokryty ewentualnie. To jest PP. Prawie perfekt. Prawie perfekt. No i jak sami widzieliście, gra zruchała w dupala, więc ja obecnie stakuję kory i książki z pasywą do alchemii. Dopiero jak to będzie, to będzie więcej kontentu alchemicznego w odcinkach, bo no pierdolę, to się nie kalkuluje w żaden sposób. Jak sami mogliście zobaczyć. No i też tutaj miałem próby jakieś takie, wiecie. Nie, naprawdę z bólem serca niektóre kamyki przeklikiwałem, bo mogły zejść za jakieś tam nawet yangi. Tutaj nawet tych korów jeszcze dokupywałem, żeby doklikać te autostrady, bo były naprawdę nieziemskie te autostrady wręcz. No ale chuja z tego było i to było takie już tracenie pieniędzy w pewnym momencie straszne. Już dużo utopiłem, nie wszystko tutaj wrzucam co tam przeklikałem.
No i tak, o, no i takim punktem kulminacyjnym, żebyś tej alchemii kurwa nie klikać dla mnie, to właśnie był ten granat, gdzie w sensie dobra, chociaż jedna próba na znakomity za tyle cierpienia, bólu i pieniędzy, co poszło, no i chuj mi w dupę, że tak to ujmę. Ale z dwojga złego ten granat potem mi się przydał, o czym powiem później. No i tak, tak naprawdę możemy olać żaden kamyk, bo ze wszystkich potrzebujemy i odpo i silny na te wbudowane bonusy, które w nich są, więc warto je mieć jak najwyżej wsadzone. Nie muszą być konkretnie perf ten bonus, no wiadomo, to niektóre bony są istotne, inne mniej, ale ten bonus wbudowany również jest mocno istotny. No i tutaj oddawanie biologa za nóżki pająka. Następny biolog to już 100 wartości za te konary z lasu, więc już całkiem przyjemnie. Tutaj dobijanie do maksa levela konia, żeby więcej na potwory dawało, też całkiem spoko. No i w trakcie gdzieś tam zarabiania, robienia misji i tak dalej, bo cały czas masz misje różne na jakichś dżunglach, mapach i tak dalej. No podbijałem sobie tutaj jakieś poli, tu jakieś misje sobie oddawałem. No tu jakieś dowodzenie, tylko autobufa. Ogólnie rzecz biorąc, ciągły rozwój. No i tak, wiecie, całą kasę jaką zarabiałem do tamtej pory, no to pakowałem w sumie w aury. Wszystko co tam ze sklepu poschodziło, no to kupowaliśmy aury. Wtedy kosztowały 35 do 50 kaka nawet momentami. No i trzeba było przeboleć. Tak jak powiedziałem, ani jednej aury nie kupiłem ze SM-y. Wszystko zostało dropnięte w sumie w grze. No i też praktycznie w ogóle nic czasu nie spędziłem na spocie, bo do fałki to ja weszłem tylko po to, żeby biologa nadropić, a tak de facto cały czas to expiła się postać bijąc metiny i dropiąc ulepy, co oddaję, bo do dzisiaj jedyny ulep szedł, jaki kupiłem z rynku, to złota rękojeść w sumie i z tych low levelowych raczej tak zostanie, bo całkiem sporo mi się tego udało nadropić, przez co no jest łatwiej na pewno, jak nie wydajesz na 5 różnych ulepów, tylko na przykład na jednego. No i Redlas, tutaj trzeba było odwiedzić, bo już powoli rękawice się dwugodzinne mi wtedy kończyły, te takie lepsze i te godzinne też, więc trzeba było się wybrać, zacząć to dropić w końcu, bo wtedy jeszcze nikt tego za bardzo nie chciał sprzedawać, bo nie wiedzieli ludzie, jak to dropi. No i nawet ładne te hity wchodziły, z tym, że no jakoś mega defensywny ten bodziak to nie był na początku i nie ma co tutaj tego ukrywać, ten serwer nie jest tak prosty, jakby się mógł wydawać. Przez co ta postać tak na metku na jakiejś żarówie, czy z jakimś bosikiem jak się zbijałem, no nie było fajnie. No ale te poli, podbicie tego poli, to otworzyło wiele możliwości. Na przykład były takie respy bossów, które były gdzieś tam, wiecie, w pizdu, pośrodku niczego i nie było o co bossa zblokować, z czym wiązało się to, że 95% serwera, które biło te bossy, nie mogło tego zbić, albo im się nie chciało, bo nie mieli poli. Musieli to lurować z konia. I tutaj wkroczyłem ja, jednej i drugiej nocki, to tak i z poranka, taką chorą ilość tych wszystkich bossów nazbijałem. Tyle kasy i cała ta kasa, cały ten drop, wszystko co mi się udało zarabiać, to był jeden z wielu sklepów. Pakowałem, sprzedawałem i kupowałem za to SM-y. Dlaczego? Potem powiem. No a teraz dobijanie sobie pierwszego skilla w pecie do G. No te pety, te pasywki, to wszystko daje bardzo mocne, wymierne bonusy. Warto robić wszystko. Warto też przejść się na różne bossy. W Redlesie byłem, tak jak mówię, ten bodziak nie jest jakimś ultra tankiem, więc jak się tam na mnie coś więcej wzięło, to było ciężko. No i trzeba było cały czas rozwijać tą postać, cały czas coś do niej dokładać, bo wejście na mapę 7.5, no to jednak nie było takie łatwe, jak się patrzyło na to, że się ledwo w Redlesie stoi. Tutaj dobijanie w autobuffie zwiększenia do G, potem dobiłem jeszcze pomoc i błogo. Pomoc w sumie na G zostanie, bo 100 nakryta już mam i więcej nie potrzebuję. No i tylko błogo i zwiększenie trzeba by do P dobić i tą mądrość. Tutaj ulepszanie już naszyjnika, no jak miałem ten 7.5 level, to mogłem do plus 5 tą biżuterię ulepszyć, bo jeden level na jeden poziom się tutaj zwiększał, więc no fajnie było, bo kurde, ja na początku nie wiedziałem, że niektóre te ulepy, te na przykład z Redlasu, te kwiatki, no to tak mi wys się na tych itemach. No i de facto nie kupowałem tego, bo dropiłem to w dużej mierze sam. Ale naprawdę sporą ilość metinów w Redlesie musiałem się nazbijać, żeby te eku przeklikać. A potem jak już doszedłem do pewnego etapu, że te kwiatki miałem za sobą, to po prostu waliłem to metalem, bo szkoda było znowu spaść. A kwiatki te miały całkiem fajną cenę i za całkiem fajną kasę też schodziły, nawet do tej pory schodzą ze sklepów. No więc wiecie, zmysł biznesowca kazał przycebulić. Na razie jakoś całego tego eku nie przeklikiwać do czasu, że jakaś taka mega ultra potrzeba nie zajdzie. No i kolejna próba dobicia tego poli do P, no nie wiem, miałem chyba z 15 prób takich, co nagrałem, takich klipików po jednym, że dobijam to poli na P, naprawdę z 15 razy mi z G10 na P spaliło, nie wiem jak ja to zrobiłem, no miałem farta po prostu. No ale tutaj, pierwsze wejście na mapę 7.5, czyli mapę STO, przypominam, wszystkie mapki znajdziecie w opisie.
Drop z Valentina mogliście zobaczyć. Drop z bossa jednego to też możecie zobaczyć. Ten Gienek na początku był dużo mocniejszy dla mnie, bo on mnie po prostu rozpierdalał. No i trzeba było chodzić na panią lasu. No a z Gienka mamy dwie rękojeści mogą nam polecieć. No i ten ulep to jest największy skurwysyn na tym serwerze. Do tej pory podejrzewam, że większość osób, która jest tam gdzieś na mapie, to wszystkich temów ma, nie ma wszystkich temów poprzerabianych, bo tak to blokuje. Ja jestem już naprawdę wycieńczony, bo już ponad 10 razy naszynik na 9 spaliłem. I to jest tak chora ilość, że cały dzień się farmi z 5 prób, może z 6. No i tak stoję zblokowany na tym ulepku już któryś dzień z rzędu. Ale ciężko było na mapie, a na mapie działa silny na brutalny i odpo na brutalnych. Co za tym idzie, trzeba było zrobić amulety klątwy. Najpierw szły te iskry, a potem idą stopy stali, które dropią z bossów wam na danej mapie. No i tak szczerze, fajne to daje procenty, bo dochodzi, po trochu. I też zrobiłem sobie ten granat. Jak zrobiłem ten granat i tą klątwę, to już Gienek mnie nie zabijał, bo byłem na tyle już tankowny, miałem na tyle tego odpo i silny, że no po prostu sobie dawałem radę z tym i dużo łatwiej to schodziło. Niewielki upgrade trzeba było zrobić, jeszcze trochę tylko skille w pecie podbiłem te odpo na potwory i odpo na umy, tam dosłownie do G to powijałem i już stałem jak koń. No i też cały czas robienie fabularki, bo nagrody fajne, warto. Tutaj, tak jak macie pokazany Drop z Valentina, no najcenniejsze co chyba tyle leciało już wtedy, no to nie wiem, przepustki chyba na dungeon i te ulepy, nasycone odłamki. Wiadomo, że ta rada Exo i Metal to tak leci jakby chciała, nie mogła na tych niższych mapach, dopiero na wyższych mapach jest fajny drop tego. No i tutaj, dużo się nasprzedawałem wszystkiego, nakupowaliśmy się SM-ów, no i kupiliśmy sobie tego żala. Nie był on drogi, 11 KSM, to tak szczerze to było, nie wiem, 4-5 godzin zarabiania naszego tam, a chuj wie ile bym to dropił na tym DT, tak naprawdę. No i już zaspoileruję, że ze specjalką w następnym odcinku zrobiłem dosłownie to samo, bo chuj wie ile ty to będziesz dropił, a wolałem sobie tam poświęcić 5 godzin wszystko zamiast w jakiegoś peta, czy coś przez chwilę ładować w tego żala, żeby mieć to z głowy. No i wiecie, z perspektywy czasu on potaniał dwukrotnie, no ale to już dużo czasu minęło, a ja nie żałuję, że go wtedy kupiłem, masę kasy nim zarobiłem tak naprawdę. No i zadowolony z tego zakupu jestem. Wydaje mi się też, że to tyle w tym odcinku, no i chyba cóż, widzimy się w następnym, także nara. No i witam w wynikach, dwie osoby, które wygrywają sobie SM-ki, pozdro, Damian Kech. Także to jest pierwsza osoba. Nie powiedziałem, żeby podawać nick z gry, zapomniałem o tym. No ale to w następnych konkursach będzie obowiązywało, także musisz mi nick swój z gry podać, to pakiecik zostanie tam nadany. I tak samo Bajbusek, te dwie osoby wygrywają. Także dziękuję wam bardzo za branie udziału w konkursie. Przypominam, macie refa w opisie, mapki.